To, co widzicie przed nami, to szkoła i widzowie, dzisiaj do tego właśnie budynku pójdzie hejter. Ponieważ, jak wiecie albo i nie, hejter zachowuje się bardzo, ale to bardzo źle. Wręcz powiedziałbym, że się zachowuje tak źle, że on trafił do więzienia, ponieważ okradł Paliona z diamentów, a dokładniej z 6 staków, to jest strasznie dużo. Są chyba wszystkie diamenty, jakie miał Palion, dlatego dzisiaj musimy coś sprawić. Musimy po pierwsze zaprowadzić hejtera do właśnie tej szkoły, żeby on elegancko się, tak powiem, nauczył czegoś, żeby przynajmniej nie kradł na Palionowie, a przy okazji ja bym chciał zobaczyć, do której on w sumie już klasy chodzi, bo ja tak naprawdę nie za bardzo o tym hejterze wiem, no nie wiem za dużo informacji tak naprawdę. Patrzcie, on siedzi tutaj w tej celi, to jest masakra, to jest naprawdę mega, ale to mega straszne, dlatego lecimy sobie teraz do hejtera. Ej, hejter! Hejter, co ty tu robisz? Jesteś tutaj? Nie, nie, żyjesz? Wszystko w porządku u ciebie? Słuchaj, leży. Ale powiedz mi, ale żałujesz tego, że ukradłeś te 6 staków diamentów, co? Nie wiem już sam. Trochę nie żałuję. No co? Dobra, nie, hejter. Hej, dlatego dzisiaj, słuchaj, ja wiedziałem, że ty jesteś troszeczkę niewychowany, słuchaj, dzisiaj pójdziemy do miejsca, które cię na pewno wychowa. Zgadnij, jakie to jest miejsce. Nie mówię do szkoły. No idziemy do szkoły, dokładnie. Nie, ja nigdzie nie chcę. Skąd wiedziałeś? Dobra, ale ty mi musisz, hejter, powiedzieć trochę więcej, o co chodziło. Generalnie, czy ty byłeś dobrym uczniem, czy złym? Wydaje mi się, że złym uczniem. Ja byłem w szkole 2 dni. Co? A do której klasy? Tak, i potem zdalne nauczanie, bo ze mną nie wytrzymali po prostu. Dobra, to teraz musimy, słuchaj, nadrobić to, idziemy, słuchaj, dzisiaj do szkoły. Dlatego dostajesz cię pustkę. A będzie tam ktoś inny? Nie, będziemy w dwójkę, ale słuchaj, ja tu tutaj przygotowałem... A to jest taki... ale dobra, a czego ty mnie niby chcesz nauczyć? No właśnie, słuchaj, w pierwszy dzień szkoły mam dla ciebie test przygotowany, ale chodź za mną, test, masz tu pustkę. Ta, no poczekaj, bo musimy sprawdzić twoje umiejętności, do której ty się klasa nadajesz. A nauczysz mnie jakiegoś biznesu albo coś? No jakiego biznesu? A co, czego by ty byś chciał się nauczyć? Ja bym chciał podszkolić się w biznesie. No ale ja, dobra, jakim biznesie? Jasne, mogę ci tam pomóc podszkolić, nie? Tylko powiedz mi, w czym? Może... Tylko nie wkradnięcie diamentów, co? Biznesu swojego i tak dalej, bo ja biedny jestem, no, a musiałbym cię no wiesz, dobra, pić. Dobra, ale pierwsze co, to muszę cię oduczyć kradnięcia diamentów w tej szkole, więc to jest podstawa. A potem pomyślimy o biznesach, dobra? Najpierw to trzeba dobra, załatwić. Dobra, ja muszę w ogóle przypakować i wiesz, i dobra, tak dalej. Dobra, wszystko się ogarnie. Proszę, piękny budynek szkoły. No, podoba ci się, hejtero? No nie wiem, taki... No, wali tu szkołą i samymi no, dobra, kubkami. Hejter, ale to tylko tak ci się wydaje. Tobie ta szkoła naprawdę jest potrzebna. Dawaj, zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. No co ty... Nie, tutaj jest szkolny busik. Nieważne, idziemy. Jest, super, czemu ty się nie cieszysz? Patrz, to jest normalnie piesek, Gaugan, Hauhan. No czemu ty się... Pokemony to są. Jakie Pokemony to są? Głowy to są, normalnie szatnia. Możesz to tą skrzynkę wybrać. Odłóż wszystkie przedmioty, słuchaj, bo w szkole nie może być żadnych jakie przedmiotów. Miecze tu są, co no, tu no, no, odkładaj, odkładaj. Co? Co, ja co, tylko co to są za 3 miecze diamentowe? Kto to je dał? Dobra, nieważne. Chodź, dobra, chodź, chodź, idziemy, idziemy, słuchaj. Dobra, jak widzisz, tak wygląda szkoła. Jak ci się podoba, słuchaj, hejter, po pierwsze? No jest taka fajna, ale nie lubię jej, bo mam złe wspomnienia. A powiedz mi, lepsza niż ta twoja szkoła, a pan nawet wieś jak tu jest. On chce iść, no nie wchodź tutaj, tutaj jest stołówka. Lepsza, tutaj lepsza. Będziesz jadł. No, no o wiele lepsze będę mi się jadł, daje. A nie sobie poskaczaj, co? Nie skacz, no czek. O nie, ale ty jesteś naprawdę, ja nie mogę. Dobra, to cię może szybko oprowadzę. Słuchaj, hejter, ej, co ty robisz? Co ty robisz? To jest spokój dziewczyn. Strefa dziewczyn, co ty... Dobra, nie. Ej, hejter, hejter, dostajesz. Nie, nie, stop, stop. Wracaj, wracaj. Co ty tutaj robisz? Co ty tu robisz? Nie, nie, nie wchodź do strefy dziewczyn. Nie, ty masz tutaj zakaz wstępu, ja to zaraz zamuruję. Hejter, posłuchaj mnie, ja cię oprowadzę szybciutko po tej szkole. Tutaj to jest schowek namiotły, tutaj jest nic w sumie. To nieważne. Tutaj nie wchodź, teraz to tak. Harry Potter tutaj... taki mieszkał. No, 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 tutaj jest biblioteka normalnie. Tutaj jakbyś się chciał uczyć, będziesz ją często odwiedzać. Nie, to ja nie, to to. No to co, ja to powinno być twoje ulubione. Tu jest matematyka, oj, właśnie, o, tutaj sobie pójdziemy. O tak, hejter, pójdziemy nigdy sobie. Ja to nie idę. Ale czekaj, ty chciałeś się nauczyć biznesów, tak? Chciałeś powiedzieć, jak ale... tam... No co? No co? O co mi matma do biznesu, bzyku? No, no bardzo proste to jest, no na przykład jakbyś chciał policzyć diamenty, a? Na przykład, no nie wiem, na przykład... Ja umiem no właśnie, liczyć, ja mam kalkulator. Jak to kalkulator? Nie, słuchaj, muszę ci dać test, muszę ci dać test. Słuchaj, hejter, to jest twój pierwszy dzień w szkole, ja. Zapraszam cię, panie hejterze. Proszę sobie usiąść do pierwszej ławki, nie, o, świetnie. No. I dobra, widzowie, mam tutaj taki teścik, zobaczcie, mega prosty. Ale jaki test, co ja mam rozwiązać? No, zaraz ci pokażę, to jak widzicie, no na początku powiem tak, zadania są proste, a potem się robią coraz trudniejsze. Na drugiej stronie są dosyć trudne, to jest po prostu taki test, żeby sprawdzić, jak jesteś dobry. Dobra, hejter, start tour, a ja też oczywiście no to rozwiążę razem z wami, widzowie. Mam nadzieję, że to hejter też to rozwiąże. 2+2. No, rozwiązuj, rozwiązuj. 2+2 razy 2, 4 razy 2, o, to dobrze. 6. No, no, to no. Jest 3. 3, 7, 6, 8. Co? Jak? No, dobra, 8 razy nie, 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 dobra, okej, rób, spoko, spoko. Jest 8 razy 4. No nie powiem ci, nie mogę ci powiedzieć, nie mogę ci powiedzieć.
Nie mogę, dobra, ja już hejter skończyłem. Ja jako twój nauczyciel... Czekaj, 5, 7... Na którym jesteś zadaniu? A to chyba... Trzecim, czwartym... 10... Nie, ej, ty masz dobra, problem masz. Z dodawaniem? Nie, dobra, czekaj, stop, stop, stop. Uwaga. Nie, ja jestem ty, dobry. Ty nie zapisałeś, nie kliknąłeś don, musisz kliknąć tam zapisz. Nie. Jaj, co ty robisz? Nie, serio, o, proszę, serio, nie zapisałeś tego, musisz to zapisać, pas, tak jak ja. No ja rozwiązałem wszystkie bezbłędnie, mi to zajęło 30 sekund, nie? Ale dobra, ja też dobra. Te pytania, że tak powiem, no, zapisywałem, więc to było oczywiste, że dobra, na pójdzie. Donę. No, o, już skończyłem, dobra, donę, dobra, git, git, uwaga. Dobra, ile wyjdzie, ale dobra, to jest, Boże, 2 plus 2, 4, na 2 plus 2 razy 2, 5, dobra, skąd ci wyszło 5? Już bym rozumiał 8, nie? To, ale to też było 6 tam miało być. 6? 6. Aha, no to jak 6, to git, to się coś pomyliło. Dobra, tkała, 10 wiecie, plus co? 23 to nie jest 44, to jest 34, pomyliła 30. Nie, to jest źle 34 napiszemy. Jak ci wyszło to jest 65? To jest 78, no Jezu, bo to jest mnie tak poganiałeś, ja bym to napisał. Nie pozmieniam tego. Dobra, ale że 8 razy 5 to nie jest 57, to jest 40, źle 40. Dobra, oddzielenie git. A co, a z druga strona to co? A ty, a druga strona? Jaka na drugą stronę. No zobacz na drugą stronę co jest. Na drugiej stronie to są dopiero. Nie, ale to chciałem cię przetestować ile umiesz, nie? Jak nie, to napisz to git, nie? Jakby no, na razie było. Trochę słabo ci idzie, hejter. A to pamiętam, bo to miałem odsadne na korkach. No, to jest dosyć proste, jak kojarzysz, że tak powiem, dodawanie, odejmowanie, tabliczkę mnożenia generalnie, nie? Tak powiem, no to w sumie takie miałem. Dobra, miał. Dobra, uwaga, teraz powiem ci, do której klasy należysz. Czyli tak, 144 to tak, to nie jest dobrze, to jest na pewno źle. To też jest źle, to jest jedno dobrze, jest, czyli dobrze, czyli to jest git, a te są źle. Zaraz ci powiem, ile masz punktów. Masz raz, jak jedno dwa, zostałem, tak? Trzy. Masz 4 punkty na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No powiem tak, hejter, no w szkole chyba dostałbyś, wydaje mi się, no połowę masz tego, czyli trójkę, dwójkę, coś takiego. No, słabo byś dostał. A bo w ogóle, wiesz co, wydaje mi się, że ty tak na twoje umiejętności matematyczne, ja bym powiedział, że jesteś tak w czwartej klasie podstawówki, czy to jest prawda? Co? No, a nie? No przecież, jak ty nie, nie potrafiłeś no, najprostszych byłem, ale... dwa, nie, czekaj, 10 plus 23 dodać? Ja nie wiem, hejter, wydaje mi się, że, dobra, Boże, nie? Jakie to jest? Durne, jakie to jest durne. Co durne? Nie, ty skakujesz, słuchaj, do czwartej klasy podstawówki. Ale chodź, nie. Chodź, hejter. No nie, ja nie, bym szóstej, ja nie chcę zniżać się. No dobra, no to jak do szóstej, to musisz, słuchaj, no zachowywać się. No i też umieć tyle, co szóstoklasista. Sala chemiczna, ej dobra, w takim razie powiedz chemiczna, mi, co my to będziemy bomby robić, jak bomby. Nie będziemy robić bomby. Dobra, powiedz mi, hejter, jak zrobić miksturę na niewidzialność. Czyli wiesz, jak się robi? Niewidzialność, trzeba posypać pewnie jakiś wlać do wody no i podgrzać. No nie do końca. Nie, hejter, kompletnie nie wiesz, jak to się robi. Czekaj, a co jeszcze takiego z chemicznego? Nie, mi tu chodzi o w Minecraftcie. Ty w Minecraftcie nie wiesz, jak a się jak robi. A jak zrobić bombę? Nie, jaką bombę? Co? Ej, dobra, nie, hejter, ty zaraz wrócisz do więzienia, nie? Jak tak dalej pójdzie? Nie, wracasz do więzienia zaraz. Nie ma żadnego. Nie. TNT też nie będziemy uczyć, jak robić. Nie, idziemy. Nie, widzowie, to jest chyba zły pomysł, żeby pójść z nim do sali chemicznej. Jezu, bo czemu jakiś nie? TNT. Nie, ale to jest, było naprawdę ciekawe, ja chcę na chemię. Nie, idziemy na biologię teraz. Coś na biologię. Biologia będzie lepsza. Co mnie to nauczy? Dobra, o, może dobra, o mięśniach coś. O, nie, może o mięśniach, a może czekaj, dobra, mam do siebie pytanie, hejter. Jak myślisz, ile jest kwiatków w Minecrafcie? Tak, rodzajów kwiatków. Kwiatków, tak, no? Flowersy no. To były. Ty wiesz, bo ty dawałeś trochę kwiatków w Milki. Tulipany są... No. Jakieś, no nie wiem, 7. Z 7 nie jest ich zdecydowanie więcej, ja bym powiedział, że z 12. Przynajmniej, jak nie, nawet 15 bym powiedział. A ty dalej, no tylko kochasz naturę, pomimo tego, co ci zrobiła? Co mi zrobiła natura? O co ci chodzi? No jestem pszczółką, ja to elegancko. Ej, o właśnie, czekaj, a jak powiedz mi, jak zebrać miód w Minecrafcie, żeby cię nie biły pszczółki, wiesz może, hejter? Trzeba polać wodą. Nie wodą, właśnie na odwrót, no trzeba nie. Dać ognisko na dole i wtedy będzie git. O, nie, czy... dobra, wiesz co, jedynkę byś dostał z tej biologii, a czekaj. Jedynkę. Powiedz mi w jedynka takim razie... Jedynka to mi zaraz wyleci, ja muszę do dentysty, bo mnie boli. Nie, do jakiego dentysty? Przecież ty masz normalne zęby, normalny uśmiech, słuchaj, jesteśmy nie, teraz na boli. Biologii. A teraz powiedz mi jeszcze na przykład takie pytanie. Powiedz mi, czy grzyby mogą rosnąć w Netherze? Tak, grzyby Minecraftowe, grzyby, muchomory, różne te. Jak zależy jakie, te czerwone to. Tak, ale te brązowe wydaje mi się, że też mogą tak w sumie rosnąć. Dobra, dawki więc... chyba są, nie? No wszystkie w sumie. Aha, chodzi ci, aha, te grzyby, a te takie muchomory, co są w normalnym tak. Świecie? To mogą tak, czy nie muchomory. Mogą? No też mogą, no git, bo brodawki to są te w twierdze. Kiedyś dałem kotu i się dźwigał. Co ty mówisz, hejter? Nie, dobra, tak. Wiesz co, za to co powiedziałeś dostajesz jedynkę tak chyba też z biologii. Nie! Czekaj, co jeszcze możemy tutaj, że tak powiem, pójść? Pójdziemy, wiesz co, jeszcze gdzie? Pójdziemy, no zaraz pójdziesz do tego, do dyrektora, to tak swoją drogą. Nie. Ale czekaj, nie,
nie, spokojnie. Teraz na salę językową idziemy. Dawaj na matmę. Uwaga. Teraz mi się przypomniało, że nie na matmę, miałem, co, na angielski. Dobra, słuchaj, hejter, przedstaw się po angielsku. Ty potrafisz w ogóle? Hello, I am Adi. No dobrze, git, a powiedz, że masz. Angielski akurat mam korepetycję, to jestem dobry. Naprawdę masz korepetycję? To czemu taki dobry jesteś? A na przykład powiedz, że masz 13 lat i lubisz pieski. O. I'm 13 years old and I like dogs. O, dobrze, dobrze, hejter. Czyli okej, taka podstawowa, że tak powiem, szkoła nauczania. Ja umiem a little bit. Co, jeszcze raz? Troszkę umiem, a little bit. No, a little bit, czyli troszeczkę. Dobra, dobra, podoba mi się to. Dobra, hejter, tutaj dostałbyś piątkę. Dawaj, dawaj, idziemy dalej. Bo wiesz, teraz ci testuję, jak mocny jesteś z tych przedmiotów. I uwaga, sala geograficzna. Słuchaj, posłuchaj mnie. Dobra, usiądź sobie tutaj elegancko. Może być w sumie w ławce z tyłu. Powiedz mi, o, mam pomysł. Która z tych map przedstawia palionowo? Patrz, masz trzy mapy. Paliona wam? No. Tak, to jest, co to jest? Co to jest? No, co to jest? Ej, ale w ogóle to jest stara mapa. Jakie to są stare mapy, widzowie? Jakie to są mega stare mapy. Ale nie powiem ci. Co to? Bo to jest twój dom, ul. A, no tak, faktycznie, no, jest to mój ul. Jest, a to co jest... to są za mapy? Te mapy to są wszystko, nie, to są wszystko mapy palionowa, tylko to są bardzo stare mapy palionowa. To są mapy z palionowa sprzed nawet 6 miesięcy, bym powiedział. Wiesz, ta sala geograficzna jest troszeczkę, że tak powiem, no, nie dzisiaj stworzona. Ej, ale, ale czekaj, ale proszę usiąść do ławki. Hejter, dobra, wiesz co, powiem ci, że tak ogólnie, jakbym miał powiedzieć, jakim jesteś nauczycielem, znaczy nie nauczycielem, tylko uczniem, to powiedziałbym, że jesteś takim uczniem, no, przeciętnym. Masz swoje wady, ale masz też swoje zalety, na przykład angielski. Jesteś całkiem dobry, ale to nie oznacza w ogóle niczego. Co, co, hejter? Macie tu salę muzyczną, bo ja będę piosenkę nagrywać. Co ty mówisz? Nie, ale jakaś fajna piosenka, nie? Nie jakaś, nie jakiś diss. Disa. Dobra, nie, naprawdę wiedziałem. Wiedziałem, hejter, coś jest nie tak. Nie będzie żadnego disa nagrywanego, słuchaj. Ja będę nagrywał, pomożesz mi. Nie ma, nie będzie żadnego disa, nie będzie żadnej... Ej, w ogóle, czy ja powiedziałem ci, że możesz iść ze szkoły? Nie, idź, wracaj. Nie, ale mogę, nie? Hejter, nie, no nie możesz, jak możesz disa nagrywać? Nie, po pierwsze nie możesz nagrywać disa, po drugie musimy cię oduczyć kradnięcia diamentów i nie tylko. No ja już w ogóle nie kradnę, kradnięcia. No Jezu. Tak, nie kradniesz, a teraz, a patrz, a na przykład, no dobra, nie kradniesz, tak? Dobra, to teraz, patrz, patrz, dobra, no, pokaż fajna, o, fajna, i co, weźmiesz ją? Dobra, nie bierz, nie bierz tej zbroi, o, patrz, jak się patrzy, nie, no wziąłeś, ale dobra, no dałeś, ale patrz, jaka fajna zbroja, pa, widzisz, diamentowa, no nie biorę. I to jest enchantowana, pa, nawet mierz ci wyrzuciłem, pa, normalnie, pa, wszystko po kolei. Nie, dobra, podoba mi się to, hejter. Okej, czyli troszeczkę, tak powiem, no wydaje mi się, że twoje zachowanie jest poprawione. No przynajmniej tego nie wziąłeś od razu. Mogę, ziemniaka. Wiesz co, no, co, jakiego ziemniaka? Bo ja głodny jestem, przykro, daj mi coś. Weź, proszę, proszę, weź sobie jedzonko, jak najbardziej. Słuchaj, no powiem tak, wydaje mi się, że dzień został dosyć udany, sprawdziłem twoje umiejętności w szkole. Tak, ale ja bym się chciał nauczyć tej muzyki i no w tej ogóle. Muzyki, tego disa, to pomyślimy, ale na razie niestety, hejter, musisz jeszcze wrócić do więzienia, bo nie wiemy, co z tobą zrobić, no ukradłeś 6 taków diamentów, to jest strasznie dużo, ale słuchaj, ja powiem palionowi, że coraz lepiej jest z tobą i fajnie, że poszedłeś do szkoły się sprawdzić, ale będziemy musieli chyba zrobić tutaj kolejny dzień niestety, no bo wiesz, dzięki, że to nie za jedzenie. Proszę, proszę cię, hejter, dzięki, że byłeś ze mną cały dzień w szkole, trzymaj się. No widzowie, napiszcie, co sądzicie o tym hejterze. Według mnie, no chłopak stara się naprawdę robić dobre rzeczy, co prawda nie jest jakiś najlepszy z matematyki, ani z różnych przedmiotów, ale powiem tak, chyba idzie w dobrą stronę, więc naprawdę git. Ale w każdym razie zostawcie łapeczkę i subskrypcję, no a my widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!